Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki. Jak widzieliście, najpierw zanęciłem sobie, rozłożyłem sprzęty, zarzuciłem wędki, zanęciłem sobie miejscówkę i zaczynamy dzisiejszy wypad po nocnych zmianach. Na tą chwilę jest godzina 8.32, 24 kwiecień 2021, czyli... Czyli poniedziałkowy dzionek, sobotni dzionek po nocnych zmianach, weekend, jeden w miesiącu wolny, a akurat teraz, więc razem z kolegą Rafałem. Siema, Rafał. No i co i jak? No, dopiero zaczynamy. No co? Zaczynamy i na co liczymy? Jak zwykle na grubo. Na grubo. Jak zwykle karpik. Karpik, a czy będzie? Zobaczymy. Zaczynamy. A co uda się złowić, zobaczycie to na naszym filmie. Więc drodzy Państwo, tak powiedziałem, sobota, 24 kwiecień 2021 i zaczynamy dzisiejszą zabawę, spróbujemy złowić jakąś rybkę, bo ostatnio miałem wrzucić film, ale nie będzie filmu z ostatniego wypadu, bo ten film musicie zobaczyć, więc zobaczycie go urywkami. Łowienie z marszu, woda Szymanowice, nastawianie się na karpia, lecz musieliśmy daleko drałować, aż zatarlisko w ten deszcz z samego rana. Tak to wyglądało. Cześć, Sławciu. Cześć. I co i jak, powiedz? No, nowa woda, duża, ponad 50 hektarów. Pogoda nam nie dopisała, no ale zobaczymy. I nastawiamy się na co? Nastawiamy się na karpia. Na karpia. No i nic dodać, nic ująć. A czy może będzie? Może. A czy będzie jakiś karp? Zobaczymy. Jest jeszcze z nami kolega Karol. Ja na początku, jak widzieliście na filmie, drodzy Państwo, zanęciłem sobie miejscówkę. Rozłożyłem się, zanęciłem miejscówkę dopiero teraz, co i jak, bo przestało padać, bo zobaczcie, jak jest mokro. Jest Karolek i Karolek, więc Karol, co i jak, nawijaj. Oczywiście nowa woda, nieznana woda. Okazało się, że no niestety, jak dla mnie, nie za bardzo przystosowana ze względu na to, że no dość płytko. Wymierzyłem sobie gdzieś koło 20 metra na spławik. Okazało się, że jest do pół metra. Także nie rokuje to za dobrze. No jedynie tylko tyle z tych dzisiejszych pozytywów, że towarzystwo po prostu sprzyja i posiedzimy, nie? Posiedzimy do wieczora. Tak, tak, tak mi się wydaje. A co uda się złowić, zobaczymy. No, na szał nie liczę, o tak powiem. Ale mówię, to towarzystwo, miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No i jak sami widzieliście, nie na spławik, trochę za płytko jak dla Karola, ale wiecie, pamiętacie może mój film Łowienie karpi w wodzie po kolana. Dało się. Tam nawet pół metra nie było i się dało. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. Ja oczywiście obydwie na metodę. Jedną na metodę, drugą zarzuciłem na metodę, ale tam jest gumka, torebka PVA, później Wam pokażę co i jak i pop-up. No tutaj cukiereczek i podajnik 35-gramowy, zanęta. No i zobaczymy, więc wędkujemy, łowimy i zobaczymy, co nam przyniesie wędkowanie na tej nowej wodzie. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich swoich widzów i nie tylko na najnowszy film w moim i kolegów wykonaniu. Więc drodzy Państwo, wędkujemy, na razie nic, cisza. Karol wziął wędkę, poszedł tam za tarolisko zobaczyć, czy tam czasami po prawej stronie nie jest głębiej, a my czekamy. Jak już podsypałem, to zobaczymy co jak. No i czekam na jakieś branie, pierwszą rybę. Karol oczywiście dwie płotki złowił na pinkę, no ale dla niego stwierdził, że za płytko. A ja przerzuciłem jeszcze raz zestaw. No i zobaczymy.
płytko jest, płytko do metra z tej strony, nie jest głęboko, no ale ryba jest, tylko czy będzie dzisiaj aktywna, to zobaczymy. Folię mam jeszcze, muszę ściągnąć z kija, ale to na razie mi nie przeszkadza, jak leży. My czekamy na jakiś odjazd, no i zobaczymy, czy uda się złowić jakiegoś karpia, czy nie. Więc machaj, będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. I drodzy Państwo, później wróciliśmy się na głębszą wodę, dlatego że Karol był z nami i chciał chłopak sobie powędkować na spławik, a tam było tylko 30-40 cm wody, gdzie rzucał, więc nie było sensu, więc wróciliśmy się. Drodzy widzowie, cofnęliśmy się tutaj, gdzie samochód, czyli z tyłu jak parking, jakieś 150 metrów za tarliska, dlatego że nie po to przyjechaliśmy z Kielc, taki kawał drogi, żeby kijanki łowić na płytkiej wodzie, tak Karol? Ale wiesz, powiem ci tak szczerze, że kilka tych płotek wsiadło, ale wszystko... No ale dlaczego my tu przeszli, dlaczego my tu... My mam grunt inny całkowicie, nie? I ty też przyjechałeś sobie połowić na spławik, no, więc... Czy to jest lepsza decyzja, czy gorsza, tak czy siak? Samochód mamy za przeproszeniem za dupą, tak? Tak. No i tak byśmy szli, tak byśmy szli. A tak to... Trzeba dać sobie szansę. Szansę, tak, na głębszej wodzie, więc dlatego trzy razy przenosiłem to 150 metrów, czyli moje pakunki trzy razy i teraz odmierzę odległość. Miałem wcześniej odległość 8 długości, 8 razy 3,96, a teraz zwiększę na 10 długości razy 3,96. Dwie długości wędki, czyli 8 metrów będę posyłał dalej. Więc zobaczymy, co ta miejscówka przyniesie. Więc jeszcze raz zapraszam od nowa na mój film, czyli dalszą część mojego filmu. Jest godzina 8:14, tam nic, na płytkiej wodzie nic, więc tu. Od razu tu chciałem przyjść, ale były... Po prostu wyszło tak, wyszło. Więc zobaczymy tu na płytkiej wodzie, raczej na tej miejscówce co i jak. Więc rozkładam, zarzucam zestawy i spróbuję złowić jakiegoś karpia. Z powrotem, zobaczcie. I przy pierwszym braniu, zarzuceniu wędki uderzył mu szczupak, którego wyholował. Jeszcze nie zarzuciłem zestawów. Kto mobilny, już wędkuje. I mamy szczupaka. Szczupaka przyłów na kuku. Tak, czy pinka? No, kukurydza. Mamy szczupaka. Więc widzicie, na kukurydze szczupak. Prawdopodobnie będzie wymiarowy, ale okres ochronny, więc rybka musi wrócić. Daj go tutaj od razu. I mamy, drodzy Państwo, tak jak widzicie, zębatego, czyli przyłów. Odepnij go, Karol. Trzymaj, niech ci ręce chociaż. A tobie to i tak pachną. Mnie też pachną, to już mogę jechać do domu. Choć ryby nie złowiłem. Taki podwymiar będzie, nie? No, koło wymiaru. Koło. Chociaż... Ale tutaj jest 60 to nie. Na Kielcach mamy 50, tu mamy, drodzy Państwo, poszedł baja. Dobrze, wędkujemy i głębsza woda i od razu widać efekt. A nęciłeś? Nie sypałem. Jeszcze nie sypałeś? Patrzę, a spławik idzie. Frrr. No. Ale myślałeś, że karp czy coś, nie? Karaś. Karaś. Odpowiem na karaśa, bo na karpie nie walczy. No i jak widzicie, ja teraz, tak jak mówiłem, tak też robię. Ciuchy muszę, bo wszystko mokre. Więc pomału, drodzy Państwo, ręcznik i odmierzę sobie odległość, czyli 10 długości, 10 razy 3,90. 3,90 było wcześniej, teraz jest 3,96.
Więc odmierzymy odległość, tak aby wszystko ręce i nogi miało. I z płytkiej wody z 8 odległości długo na klipie weźmiemy 10. 10 razy 3,96. Obydwa zestawy. Cóż, trudno. Zanętę straciłem tam niepotrzebnie. I jedziemy, bo zapowiadało się pięknie, ale skończyło się tak, że zjedliśmy kiełbasę. Zobaczcie. Drodzy Państwo, jak widzicie, ponad 20 osób, nikt nic nie złowił. Nie, Karol? Co? 20 osób, ponad nic, nie? No niestety. Niestety. Jedną płoteczkę, Karol, taką z 22 cm. I widzicie, zobaczcie, ile ludzi jest. Jaka presja. Ponad 20 dobrze osób i zero. Każdy na zero. Ja tak samo. Teraz pora obiadowa, godzina 11:48 i grilla wzięliśmy, kupiłem grilla, wziąłem kiełbasę i wszamiemy coś na ciepło. I tak mówię, widzicie, jak to bywa. Było? Nie. Nie? Ale jak wiesz, jechało to przed prawie. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Cały parking. Pełno wędkarzy, a nic nie skubie. Ale siedzimy, czekamy i zobaczymy, co i jak. Później będziemy wszystko nosić. A na tą chwilę, tak mówię, pilnujemy wędek, posiedzimy gdzieś do 18 do oporu, no i myślę, że coś złowię, a jak nie, to pierwszy raz w tym roku będę na zero, ale dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc łowimy dalej i pomimo tego, że jestem na zero, tak, wszyscy tu koledzy, jest w pytkę. I na tym koniec, ludzi multum. Ponad 40 osób, po dwie wędki i tylko padły dwa karpie. Jeden karp przez cały dzień u kolegi tam dalej, co 52 cm wypuścił go, bo górny wymiar 50 wraca do wody. I koło nas klient złowił karpia 47 cm. I tak mówię, na 80 wędek, dwie ryby tylko w tym nowym łowisku. Karol złowił w sumie na płytkiej wodzie w pierwszym miejscu ze 3 płotki malutkie. Na drugim miejscu złowił tego szczupaka przyłów i płotkę taką 22 cm. I to wszystko. Przez cały dzień złowił tylko to na spławik. Ja zerowy, jak reszta kolegów. I tylko dwa karpie na 80 wędek. Więc nie było sensu, nawet nie zakończałem tej imprezy, bo w czasie transportu jeszcze szczytówkę od Shimano złamałem w samochodzie po tych wertepach, przyczasnęło mi pokrowiec, więc szczytówkę od Shimano złamałem, 135 zł w plecy plus koszty wysyłki. I tak to, widzicie, było, więc nerwa miałem, nic nie brało, zerowy pierwszy raz od kilku lat na zero. Więc nawet się nie spodziewałem, próbowałem wszystkich możliwości, różnych przynęt, cukiereczków różnych, ale ryba nie była zainteresowana przynętą. I tak to wyglądało, jak pokazałem to w krótkim filmie z nowego łowiska Szymanowic, bo to woda Szymanowice, 25 km stąd. Nie podobało mi się akurat ta miejscówka, płytka woda i na dodatek na pierwszy raz jeszcze ryba nie brała, ale wypad był tak, był. Tak mówię jeszcze raz, że musicie to zobaczyć, więc w tym filmie dodałem tamten film z Szymanowic, gdzie byłem naprawdę zerowy. I tak pisałem w społeczności, że ten wypad z ryb musicie zobaczyć.
zobaczyć. No ale nie było co znów, bo krótki materiał. Więc teraz zaczynamy na nowej wodzie, czyli tutaj, i zobaczymy, czy uda nam się coś złowić, czy po zerowym ostatnim wypadzie złowimy dzisiaj jakąś rybkę, czy nawet nie, ale to się okaże. Więc zanęcone, i więc zapraszam wszystkich swoich miłośników na najnowszych, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, szlugi lub jak ktoś lubi jarać przy moim filmie, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam na najnowszy film, czyli dwa filmy z ostatnich, dwa filmy w jednym, i jedziemy. Więc drodzy Państwo, zaczynamy wędkowanie, i tak widzieliście na materiale z ostatniego filmu, czyli Szymanowic. Ryba akurat, zimno było, deszcz, później śnieg, minusowa temperatura w nocy, więc ryba nie była na braniu. Konkurencja bardzo duża i tylko dwa karpie na, powiedzmy, 80 wędek przez ten czas, który my siedzieli, bo z daleka widać, kto miał siatkę, kto rybę łowił, bo jeden koło drugiego praktycznie co 8 metrów wędka stoi, po łuku było widać. No i tak to było, więc niezapomniany wypad, czyli nałaziłem się, nadźwigałem się, szczytówkę złamałem w czasie transportu, czyli w samochodzie, i na dodatek nic nie złowiłem na tej nowej rybnej wodzie. Więc teraz czas na wędkowanie oto tutaj, więc zanęcone, i zobaczymy. Zobaczymy i miejmy nadzieję, że jakaś rybka wpadnie na moim filmie. Czy u mnie, czy u kolegi Rafała. A czy coś będzie, zobaczycie sami, więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno, jak to pokazał ostatni wypad na Szymanowicach. Dobrze, wędki zarzucone, odpoczynek, jak nic się nie działo, to najwyżej drzemkę zrobię po nockach, a jak będzie się coś działo, to będzie fajnie. Zanęte w pracy namoczyłem, tak aby już mieć gotową. Rafał oczywiście wczoraj po sprzęt przyjechał, zabrał wszystko, przyjechał pod zakład, gdzie pracuję, i od razu już miałem sprzęt w samochodzie, to tylko zanętę nad ranem zrobiłem w torebeczce, zobaczcie, jedno, i pelecik w torebeczce, i już miałem na wejście, zmieszałem, dodałem trochę kolorku pod jazia, pieczywka fluo. No i tak to mniej więcej wygląda. Teraz tylko dobór przynęt. Przynętę jakąś, tak, jedną, drugą, aby coś złowić. No i zobaczymy. Więc czekamy i zobaczymy, co i jak. Na razie nic. Wieje straszny wiatr. Zobaczcie, prosto w twarz. U Rafała było jakieś podciągnięcie do góry, mógł poczekać jeszcze, ryba się nie zacięła. U mnie też jakieś delikatne wskazanie było, no ale nie pojechało. No i czekamy, zobaczymy, co i jak. Podsypane, więc kwestia tylko teraz, czy coś złowimy, czy jakaś rybka podejdzie. Oczywiście będziemy musieli się z przynętą też wstrzelić. No i posiedzimy do 15. Jest 9.11. To do 15 jeszcze mamy sporo czasu. Rafał o 17 musi być w domu. Więc tak mówię, do 15 wędkujemy. Jesteśmy sami na tym zbiorniku. Według Czyli jak widzicie, sobotni dzień nad wodą i zero konkurencji kolegów wędkarzy, czyli wędkujemy we dwójkę. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś podejdzie w miejsce nęcone.
A więc u Rafała pierwsze wskazanie i coś jest. Na co? Na dumbles. Dumbles czy pelet? Dumbles. Jaś. O ile się nie wiem, tak? A Jaś. Jaś? Lin. Wypadł, wyszedł. Daj. Ale jaki blady, nie? I drodzy. Strasznie blady, no? Państwo, zobaczcie, jaki linek. Ja tylko jedną uwagę powiem. No. Na zasady. Kiedy człowiek je. Okej. Okay. I ma brania, to znaczy, że brania będą. Tak. Pamiętać to z połęta chyba. Tak, w momencie, kiedy jest, to musi być. Tak. Dobra, przestawiłem się na tą stronę, bo jednak ten wiatr jest bardzo mocny, zimny i teraz wieje mi w plecy, więc w ten sposób teraz i zobaczymy co jak. Rafał też plecami do wiatru, rybę już ma, zielonego księcia, a ja jeszcze bez ryby, no ale zobaczymy co jak. Jest 10:40. Karol dzwonił, chce się umówić jutro w niedzielę na ryby. No i jutro wypad kolejny z ryb. Pojedziemy na Suchedniów, tam jest woda no kill. Złów i wypuść i zobaczymy co tam da się jutro z Karolem połowić. A na tą chwilę wędkujemy tutaj z Rafałem i czekamy na pierwszą rybę na moim zestawie. Więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. O. Ptaka wystraszyłeś. Ptaka. Kuropatwę. Bo się zerwałeś. Nie wiem. Ja nie wiem na co ty montujesz, jakie tam masz te haczyki czy co. Ja nie wiem jak. Z gumki mogę ściągnąć. No poczekaj chwilę i zobaczysz. Siedzi. No i ciekawe co, albo leszcz, japoniec, lin, a może być i jaś. Więc zobaczymy co. Nie wiem co naprawdę. Na leszcza mi to nie idzie. To tak mówię ci, może być lin, karaś. Leż na pewno to nie jest. Ale i jak szmata idzie, tak na połańcu. Uważaj, bo może być amur. Nie, co ty? Amur to nie tak chodzi. No nie tak chodzi. Nie, sam sobie wezmę.
karaś chyba. Japoniec. Japoniec. Ale jest. Ale jest. I drodzy Państwo, nie na zero. Japoniec, nie złocisty. Szkoda, że nie złocisty, nie? I drodzy Państwo, ładny karasek wziął na cukiereczka. Więc nie na zero, Pyzuś, nie na zero. Zrobimy mu fotkę, bo może być jedyna ryba w dniu dzisiejszym. Oczywiście moja. I drodzy Państwo, rybce zwracamy wolność i oto taki ładny Japończyk, czyli karaś srebrzysty. Baja. I ryba zaliczona, nie na zero, bo już się martwiłem. No i zobaczymy. Pogoda, sami jesteśmy na łowisku. Teraz nas odwiedził kolega Sławek. Posiedzi z nami trochę i powkibicuje i zobaczymy co i jak. A na tą chwilę przerzucam zestaw i wędkujemy dalej, dalej i jest w pytkę. I siedzi. Zobaczymy co. Drugie branie, druga ryba, bardzo wieje, no ale jest w miarę fajnie i najważniejsze, że coś się dzieje. Zobaczymy tylko. Co mamy? Karaś. Drugi karaś. Ten już taki ciut większy. Grubszy. Grubas taki, krótki jak gruby. No. Ale przetrącony jest. Widzisz, ogon ma złamany, drodzy Państwo. Więc nawet zdjęcia nie idziemy robić. Ale grubas. Odhaczymy. Zdobycz. Przetrącony ma ogon, widzisz? Jak to się mówi, miał ciężkie... Dzieciństwo. Dzieciństwo. Ciężkie miał dzieciństwo i zobaczcie jaki ładny. Dobrze, już się wypuszczam. Odpływa i baja. Ale przynętę już, no baja, przynętę odzyskamy. Nie ma to tamto, bo jak to się mówi, to nie są tanie rzeczy. Więc zakładamy w podajnik tą samą i przerzucamy zestaw. O. Okej, przerzucamy zestaw.
A więc kolejne branie, kolejna ryba. Teraz Magi, brązowy warfel flesik. Też coś niewielkiego, ale jest. To cieszy. Najważniejsze, że ciepło się zrobiło w miarę, ustał trochę wiatr i jest trochę przyjemniej. Kurtkę ściągnąłem i zobaczymy. Więc usiądę, wyholujemy rybkę, zobaczymy tylko coś, znów coś niedużego. Chciałbym, żeby była różnorodność gatunku, czyli proszę teraz jakiegoś niedużego lina. Nie musi być bydle. No linek, tak to różnorodność gatunków, to wiesz. Nie mogę dać siłę, bo tam plecionka jest, wiesz, a haczki ma małe, to może mu wyrwać, nie? A po co później ryba będzie z dziurą w gębie pływała? Na razie jeszcze nie widzę, coś bije, ale chyba znów karaś będzie. No, się spięło, ale na Magi, więc tą samą przynętę, zobaczymy. Spięło się na nie, wiem co, szkoda. I tak ryba by wróciła, ale tak mówię, małe haki są, więc przerzucamy zestaw. Dalej ta sama przynęta i zobaczymy co i jak. Najważniejsze, że już się ociepliło trochę, więc machaj, będą ryby, będą. To do której, do 18 siedzimy? No, zobacz. Do klipa. Stawiamy, zakładamy. I jedziemy z tym koksem. Rafał ma jakąś rybkę. Zobaczymy tylko co. Co? Karp? Karpia. Daj go do góry. Mały, bo mały, ale jest. Po raz pierwszy. Weź wędkę, ściągnij. Chodź na maternię. Pierwszy karp, malutki, ale jest. A zmęczony, nie? Zobacz. 30 będzie miał, nie? No, pa, zmęczony jest. Baja. Zobaczcie, co się dzieje, jakie wietrzysko. Jaką mamy pogodę, sami jesteśmy na tym zbiorniku i pada. Dobrze, wędkujemy dalej. Zimno wiecznie, ale co jakiś czas jakaś rybka i to jest najważniejsze, że coś się dzieje. Zobaczcie. No nieźle wieje.
42-44 km, 48 km na godzinę. Zobaczcie, jak daje. Przerąbane, ale co zrobić? Taką mamy pogodę, tak wieje i nic na to nie poradzimy. Wędkujemy, pilujemy naszych zestawów i zobaczymy, co i jak. No, pierwszego karpia wyjęłeś. Pierwszy karp wyjęty z tego łowiska. Mały, bo mały, ale jest. No, tam około 40. No. Pociągnięcie było. Poczekamy, zobaczymy. Jeszcze pół godziny będziemy zawijać się, jest 14.58. Tak Rafał powiedział, ostatni przerzut. I zobaczymy. Ja już nie ściągam. I będziemy zawijać się. Pozbieramy wszystko. I zobaczymy. Sami jesteśmy na całym zbiorniku, nikogo nie ma. Zimno. Wiecznie, no ale jeszcze chwilkę posiedzimy i będziemy pomału kończyć ten dzisiejszy wypad, sobotni wypad na rybki. Jest i na zakończenie jakaś rybka, niedużo, ale już jedna spadła, drodzy Państwo. Proszę? No, było i nie ściągnąłem tamto brania. I na tą magi, na ten brązowy, wiesz? Leszcz, chyba. Leszczyk. Więc zobaczcie. Na tą brązową magi. Ładny, nie? Tak, to pomieszczony jakiś taki zobacz. Zobaczcie. Pan leszcz. Taki ze 40 parę, nie? No. Ładny. Płynie. I baja. Na koniec. I na koniec. I widzicie, jeszcze przerzucę, jeszcze mamy tak gdzieś 15 minut i będziemy kończyć. Znów się wiatr zrobił. Strasznie wieje. Więc, drodzy Państwo, jest godzina 15.20, jeszcze 10 minut i naprawdę kończymy, bo przewiało nas. Przewiało nas. To jest zbiornik na terenie, jak widzicie, odkrytym, więc żadnego schronienia, zadaszenia i na dodatek dzisiaj jest bardzo wiecznie, więc przewiało nas, ale powędkowaliśmy te kilka godzin i leciało to, jak widzieliście na moim filmie. Za czym może jeszcze na koniec jakaś rybka, bo czuję, że z tym kolorem się wszczeliłem, no ale zobaczymy, więc jeszcze 10 minut i kończymy tą dzisiejszą wyprawę wędkarską w moim i Rafała wykonaniu. Nagrywa się, zobacz. Tak. Chyba karp. Tak. Aha.
z klipa musiałem ściągnąć. Podbierak swój musi wyjąć. Mówię ci, że wejdą. Rafał? W twoje weszedł. No zobacz. Chodź, go przeciągniemy. Weź mi zapnij kamerkę. Coś mam zrobić? To mi zapnij. Czekaj, spokojnie. Dobra. Nagrywa się? Pokaż. No czy licznik idzie? Nagrywa, idzie. Bo to będzie prawdopodobnie karp albo, dobra, idzie. Albo amur. Musiałem z klipa ściągnąć szybko. Jak nie się zepnie, to nasz tu żyłki jest sporo. Dziękuję ci, szybka zmiana baterii, bo akumulatorek poszedł. I ściągamy, zobaczymy. Co, ale to już będzie karp, nie? To będzie. No widzisz, podnęcone, podsypane i weszły. Kiedyś musiały. Idziemy w moją stronę. Weź mi akumulatory i podbierak. Musimy rybkę trochę wymęczyć, bo naprawdę haczek mały. Już dzisiaj jedną rybę straciłem. Drugie jest branie chyba, ściągnij ją. Albo zawczy, tylko nie szarp, tylko pociągnij do góry lekko. No pociągnij. Ściągnij ją. Pusta jest? Bo ten chodzi. Jest na drugiej stronie. Nie chcę go na siłę, bo wyrwę, wiesz, mały hak, wyrwę mu z gęby tak tą pierwszą rybę dzisiaj. A wiecie, to nie zestaw jest karpiowy. Zobaczyć tylko co, nie? Może być nie ma amur, może. Bo to Japoniec na pewno nie jest. Widziałeś, jak odjechało. Aha. Szybko musiałem z klipa ściągnąć. I prawie pod drugi brzeg poszedł. A podajnik już widać. Widzisz? Chodź tu z podbierakiem. Tyle wybrał żyłki. Zaraz gdzie podajnik jest mój. A 10 metrów dalej ryba.
ustaw się tutaj, jak jesteś. No tu go mam, porzucę. Chociaż zobaczyć co, nie? Będzie zaraz nasz. Jak nie odjedzie, nie zrobi zrywu, to bo już nie walczy. Z tamtej strony chodź. Z tamtej strony. To musimy jakoś nie. No nie, nie na obko nie może mnie przejść. Wyciągnąć wody teraz. Karb jest. Ładny. Przesuń się dalej, bo się go wyjmuje. Już idzie. Poczekaj, pod brzeg go wezmę. Teraz. Tu jest. Schowaj podbierak do tyłu. Ja ci go naprowadzę, bo go machniesz. Stój z tym podbierakiem, Rafałku, nie tak nerwowo. Stój nim, ja ci naprowadzę, a ty machniesz. No chodź tu, że nie będę go przeciągał na cienkim zestawie, bo on jeszcze idzie. Uważaj. Do góry. Uważaj na podbierak, żeby nie złamać go. Podbieraka, złap za wierz. Odepnij teraz. I rybka zaliczona, drodzy Państwo, na matę go. Podnieś go.
Poczekaj. Dawaj go. Ładny, nie? I drodzy Państwo, oto taki. Patrzcie, jaki zmęczony. I delikatny haczyk lekko wbity. Zobaczcie sami. Nagrywa się? Tak. O. I oto taki karpiszonek. Ale długi, a nie ten. Nic dodać, nic ująć. Zrobimy mu fotkę. To jest ile? 70. Więc drodzy Państwo, rybka wraca. Dziękuję Ci za walkę. Dziękuję Ci za walkę. Płyń. Piękny, piękny karpus. I widzicie, kto sypie, ten zbiera. Jaki ładny. I tak to bywa, drodzy Państwo. Baja, do następnego, koleżko. Do następnego. Jest pyte. Nic dodać, nic ująć. Więc, drodzy Państwo, na tą chwilę zbieramy się, zawijamy się. I powiedz co jak. Bo już kończę. W cel osiągnąłem małego karpika Ilina. Ilina, i jesteś zadowolony? Jestem zadowolony, było parę brań. No, ja dwa Japońce, jedna ryba spięta. No ale widzieliście gwóźdź programu. Tak jest, na koniec. Dopóki przynęta wodzie, mam okazję coś złowić, więc ryba. Trzeba walczyć, ryba na zakończenie. I karp 80 cm, 80, 70, przepraszam, 70 cm na mały zestaw w biały dzień. I to po prostu ryba wypracowana. No, trzeba było poczekać. Zanęcone, wypracowane z miejsca i trzeba było poczekać. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. I do następnego. Siema pyza, narka. Jedziemy na Kielce.